Siemanko, w kolejnym z odcinków trochę motorów teraz stoi w garażu. No nie chcę mi się tego wypychać na pole, więc tak, ani inaczej jest. Trochę mniej miejsca, ale nam wystarczy na to właśnie serce, co tu jest. Jakie tu są znaczenia tego silnika? Sam nawet nie wiem dokładnie. Muszę go wywalić bardziej na bok. Ha! Panie! Oznaczenia są starte. Ktoś wie, jakie są oznaczenia tego silnika, chętnie mógłby napisać w komentarzu, byłbym bardzo wdzięczny. Tak wygląda tutaj dekiel od strony sprzęgła. Tak wygląda dekiel od strony magneta. Jest on na wałku, w sensie na łańcuszku rozrządu. Dobra, rozbieramy. Ja by coś tutaj się nie będę przejmował tym syfem całym, bo i tak zaraz to dmuchnę kompresorem, więc tak, żeby nie było znowu nie wiadomo czego, tylko dmuchnę kompresorem, takie luźniejsze błoto, żeby spadło, bo prawdopodobnie i tak to będzie ze 3 razy pukany cały silnik olejem jakimś tańszym. Przepuści się go ze 2-3 razy tańszym olejem, jak nie będę oczywiście rozpoławiał. Jak nie będę rozpoławiał, to przepukamy go jakimś tańszym olejem ze 2-3 razy. Po 4 motogodziny około się nabije i wymiana oleju, żeby przepukało dobrze ten stary olej, nie? I potem się zaleje dopiero jakimś uczciwym olejem. Koniec pierdzielenia, bierzemy się do roboty. Cyk. Cyk. I cyk. Się strasznie mocno to nie było dokręcone. Nie chce mi to kurna tu stać. Dobra, muszę zorganizować jakieś pudełeczko na te śrubeczki. Te pudełka na śrubki jakieś są. Więc źle nie jest. Dobra. Wiadomo. Ktoś, kto się zna, będzie wiedział, że to nie jest lącin. Tutaj trzeba będzie się troszeczkę więcej namęczyć, żeby to wszystko rozebrać. Oj, ze szpilką mi się to odkręca. Ojojo. Będę musiał się troszeczkę więcej namęczyć, czyli będę musiał odkręcić napinacz rozrządu będę musiał odkręcić i zwalić łańcuszek, bo inaczej mi głowica nie zejdzie. Niestety mi głowica wtedy nie zejdzie. Wyciągniemy tutaj podkładeczki, żeby nie zginęły, bo one będą opór na pewno jakiś stawiać. Cyk, cyk. Dobra. Teraz się weźmiemy za rozrusznik. Teoretycznie odkręcę tylko tutaj dwie śrubki mocujące rozrusznik i wyjadę nim do tyłu. I tyle w temacie z rozrusznikiem. Baszan, bo już poprawialiście mnie, baszan się mówi. Taki sam jak w baszanie. Więc teoretycznie mógłbym ten rozrusznik przeszczepić do baszana i go odpalić. No ale to nie będę znowu podbierał, bo może być różnić się ilością zębów. Aha, no też tak. Na wałku może być mniej albo więcej zębów. Właśnie nie wiem, na ile jest baszan. Ile ma zębów na rozruszniku? Tego właśnie nie wiem jednego. Cyk, cyk, puch. Dobra, teraz na tym etapie sobie dmuchniemy, żeby nam nic do środka nie powlatywało. Elegancko. Jakby co, zaraz pewnie się dużo znawców wypowie, że powinienem silnik wcześniej umyć przed taką operacją, jak ja tutaj robię. Zgodzę się z tym. Rację macie. Jak ktoś robi ogólnie pierwszy raz przy takim silniku, to najlepiej sobie robić, jak to ja mówię, fotorelacje. Fotorelacje. Czyli podczas na przykład wykręcania albo jakiejś części zrobić sobie po prostu zdjęcie, nie? Zrobić sobie zdjęcie, jak to wyglądało, jakie były śrubki,
I wtedy nie ma takiego znowu problemu potem ze składaniem, że o, tak ma być albo odwrotnie. Po prostu zrobicie sobie zdjęcie i tyle. I nie musicie potem gdybać. I ja tutaj wszystko jadę na wyczucie. Po prostu no, pamięć nie mam za dobrą, ale wszystko na logikę składam, o tak mogę wam powiedzieć. Składam na logikę i jeszcze się nigdy nie pomyliłem. Ewentualnie jak czegoś nie wiem, to zawsze sobie kuknę schemat silnika. A schemat silnika gdzie znaleźć? Wszystko takie wszystkie te schematy i to wszystko na pewno znajdziecie na Google. Ja to mówię zawsze babcia Google. Google. Wszystko tam znajdziecie, dosłownie, co byście nie chcieli. Więc warto czasami odpalić, nie pytać się niepotrzebnie o jakieś drobnostki, bo czasami wystarczy tylko wpisać w wyszukiwarkę i macie jak na dłoni. I macie jak na dłoni. Co teraz robię? Odkręcam dzielenie. To jest taka śruba długa, zaraz zobaczycie. Ta śruba nam dzieli, ogólnie dociąga głowicę do cylindra, bo jest przykręcony, ogólnie głowica jest przykręcona z cylindrem na czterech głównych śrubach i zazwyczaj w czterosuwie jest jeszcze dodatkowa jedna albo dwie śruby tutaj od strony rządu. I cóż, odkręcimy tą śrubkę, odkręcimy cztery od góry i teoretycznie powinno się nam to już rozpołowić. A jednak nie. Ale ja jestem mądry. Jak się nam to będzie chciało rozpołowić, jak my nie odkręcili jeszcze my nawet nie odkręcili, łańcuszka nie zwalili. Tak. Jeszcze nam dziesiątkę trzeba. Tak, dobrze mówię? Dziesiątkę czy jedenastkę? Dziesiątkę. Dziesiątkę nam potrzeba, żeby dobrać się tu do rozrządu. Pokażę wam to z tej strony. Dwie śrubeczki. Akurat w tym rozrządzie. No. Teraz się na razie tym nie przejmuję. Potem sobie ustawię tutaj na wale znaki i sobie zgram z rozrządem, bo przy rozbiórce to jest nieistotne takie ustawianie rozrządu, nie? Do rozbiórki, więc tylko odkręcę te dwie śrubeczki, zwalę zębatkę, spuszczę łańcuszek. Na razie się nie będę przejmował, nie będę go podwiązywał ani nic, na jakimś sznureczku, ani druciku. Nie chcę tam leci na dół, bo i tak będę ściągał też cylinder, więc tym się nie przejmuję na razie. Dobra, jedziemy dalej. Trochę ciemno, widzę na kamerce, że jest trochę ciemno, ale mam nadzieję, że cokolwiek będzie widać. Cokolwiek będzie widać. Ewentualnie puszczę wam to z innej strony. Dobra, odkręcam teraz te dwie główne śrubki. Cyk. I cyk. Jest moc w rękach. Pudełeczka. No, wyłaź. O, jest. Cyk. Teraz wsadzimy sobie śrubę odkręcić. Przejedziemy dookoła. O, zębatki. Bardzo źle, nie chcę tu spać. Trzyma się zawzięcie. O. Kurczę, no. Było prawie. Dobra, spadło. Kurde, łańcuszek. Łańcuszek, ja pierdzielę na cztery ogniwa, no tak? Mocny łańcuszek. Jak w markowym krosie. No i dobra, łańcuszek wyzwalili. Teraz nam powinno się już to teoretycznie wszystko rozejść. Czy jeszcze coś nas będzie trzymać? Nie, nic nas nie trzyma. O, jest! Uwaga! I... Pierwsze, co mi się w oczy rzuciło, ale na drugie to będzie, co mi się w oczy rzuciło,
Nie wiem, czy to widzicie. Srebrny pył. Srebrny pył na głowicy. Dobra. To jest pół sukcesu. Drugie pół sukcesu. O, obracimy. Srebrny pył na tłoku. Ale panie, tu jest japa. Japa jak po zbóju. Chociaż tłoka trzeba będzie kupić. On się kurna tutaj chyba stopił. Tak mi się wydaje, że on się chyba stopił od temperatury tutaj. Kurcze mele, no kurcze. Olej też ładny. Chyba znowu od diesla. Mam nadzieję, że gładzi cylindra się nie jest uszkodzona, chociaż kurde, bo powiem, że niedawno był cylinder kupywany nowy, więc jakby się udało chociaż z nowego tłoka tylko wsadzić, jak nie będzie gładź cylindra uszkodzona, to będzie super zarąbiście. Zobaczymy, no ściągam cylinder i jedziemy dalej. Oczywiście jak będzie chciał on zejść. Bo nigdzie nie jest powiedziane, że to mi łatwo zejdzie. Oj panie, chyba mi to tak łatwo nie zejdzie. Trzeba brechę. Brechę panie, kurwa, brechę i młota. Brechę i młota trzeba. I pudzie. Pudzie w podskokach. Dobra, targamy. Kurczę, kurczę. O! Poszło. Chociaż coś o dziwo nie poszło za ciężko. Nie mówcie, że się urwał kawałek tłoka albo coś. Bo będzie płacz i zgrzytania zębów. Cyk. Ślizga ściągamy. Cyk. Uszczeleczka. Patrzymy na cylinder, uwaga. Uwaga! I? Oj. Ej, tą stroną przygoliło ostro. Kurde, trzeba byłoby. Ojej, pełno pyłu. Jest, biorę. Chyba już pojeżdżone. Nie będzie chyba nic z tego cylindra już. Już z niego nic nie będzie. Nasz super piękny tłok. Pierścień stopił się. Kurde, stopiło się to po prostu. Od temperatury. Kolega chyba ładnie dał do pieca. Mam nadzieję, że wał się nie zatarł. Muszę wyciągnąć łańcuszek teraz. Musicie chwilę poczekać, bo mi łańcuszek ostro wpadł do środka. Więc czekajcie momencik. Co mogło się stać? Może uda się to jeszcze podratować, ale nie jestem w stanie powiedzieć. Co się stało? Czemu mogło tutaj czubek po prostu aż stopić? Bo to się po prostu wylał. To nie jest ogólnie pyłek, tylko to jest stopione aluminium, które wyprysnęło na tłoka. Co się mogło stać? Niestety stwierdzam, że... Uwaga! Oj panie! W ogóle! Nie pójdzie! Tu się kręci się idealnie. Lekko. Lekko się wał kręci, czyli wał nie jest zatarty. Ale zatarł się stworzeń. Jest problem. Zobaczymy, czy mi się w ogóle tego uda stworzenia wybić. Jak się uda tego stworzenia wybić i nie będzie tam zrysowany w środku, może jeszcze to pojeździ. Ale wał do tego silnika jest bardzo drogi. Tłok i cylinder do tego silnika jest bardzo drogi. Do tego silnika ogólnie wszystko jest drogie. Tak wam powiem, już lepiej silnik Lącinowski. Zaraz ogólnie sprawdzę, czy to uda się jeszcze jakoś podratować. Bo jak nie, no niestety stwierdzimy fakt, że ten silnik umarł śmiercią tragiczną. Właściciel będzie troszeczkę zniesmaczony. A jak będzie mi kazał rozpowić ten silnik,
No to niestety będzie wszystko myte, będzie roboty od pierona. Bo można kupić silnik tańszy z Chińczyka, Longina 250 też będzie to jeździć. Wtedy zrobimy całą... Nie wiem, tutaj poszło, pójdzie pewnie z 1000 zł na to. Nie ukrywajmy, nowy napęd, instalacja, nie instalacja, tłok, cylinder, wał prawdopodobnie jak będzie zrąbany, bo nie będzie się opłacało korby przebijać, bo nie kupi korby samej do tego, chyba że od Longina 250 nie jestem pewny, czy spasuje, no bo wał na pewno nie spasuje od Longina. Nie wiem. Dobra, ja tutaj się szykuję, muszę upchać jakąś matkę pod spodem, żeby mi zabezpieczenie stworzenia nie wpadły do silnika, bo będzie kaplica. Muszę ciągnąć te zabezpieczenia i próbujemy wybijać tego stworzenia. Jak się uda, sprawdzimy pod palcem, czy są jakieś ryski, czy jest zrysowany... korba, czy jest zrysowana pod stworzeniem, czy nie, czy jeszcze to pochodzi. Zobaczymy za chwileczkę. Dobra, szykujemy sprzęta do tego stworzenia. Tylko czy... Kurde. Czy coś dopasuje? Powinno pasować. Teraz dobry czujnik by się nam przydał. Próbujemy to wybijać. Ups! Panie, to nie chce iść. Nie chce to iść. Zamarzło, kurwa mać. Jeszcze jest jedna opcja. Bardziej drastycznym sposobem. Kurwa, zawsze z tymi Chińczykami są problemy. Nigdy się nic, kurwa, nie... Kurwa, no nie odkręcę tego. Nie wypchom. Prawdziwy Chińczyk w krwi i kości. Ruszyło się coś? Poszło, kurwa, tyle, że normalnie... Kurwa, nawet nie drgnie. Nawet, kurwa, nie drgnie. Trzeba będzie spróbować drugi sposób. Bardziej drastyczny, no niestety. Trzeba to spróbować rozruszać. Trzeba to spróbować lekko rozruszać. I teraz bić. Teraz może pójdzie. Może pójdzie. Jak nie pójdzie... To się wkurwie. Poszło coś? Normalnie poszło, kurwa, tyle. Tyle poszło, że trzeba będzie zaraz cofać. Co by tu wymyślić? Ja bym miał palnika, to ja bym tam po prostu tego stworzenia rozgrzał i teoretycznie on by wyszedł. Ale palnika trzeba mieć. A jak się palnika nie ma, to się teraz gdybo. Kurde. Jakby to zrobić? Nie ma jak to zaprzeć, kurde. Tak to bym doparł do czegoś i wtedy bym mocno i walnął i powinno wyjść. Tylko, czy ja coś takiego tu mam? Mogę to położyć i walnąć. Mocno. Zaraz sprawdzimy. Cyk. Cyk. Kurde, normalnie drastyczne sposoby. Takiego czegoś naprawdę nie uczcie się. Nie uczcie się czegoś takiego. Naprawdę. Ja wam powiadam, że to jest januszowanie. Januszowanie po całości. Stworzeń się zatarł i jest dupa. Dobra, coś widać.
Kurde. Próbujemy. Na takie bicie? No panie! Kurwa, na takie bicie nie idzie. Bo pierścienie nie ma co ratować, bo już pierścienie są rozwalone. Wszystkie zgolone tutaj od przodu, więc nawet nie ma co ratować. Trochę dygło się, ale tyle to jest, naprawdę mówię nam nic. Coś mi się wydaje, że chyba nic z tego nie będzie już. Wow. Akurat miał coś udarowego, to bym wsadził, było tylko brrr. Jasny pier, jak to się dotarło. Jeszcze chyba mi się... Jeszcze mi się z takim chujostwem nie spotkał. Już niedużo. Wytrzyma jeszcze trochę. Już niedużo. Kurde, już jest korba. Uwaga, uwaga, yeah. Op. Op. Trzeba będzie to wyczyścić. Trzeba będzie to wyczyścić i dobrze oglądnąć. Teoretycznie po takim czymś już się nie powinno. Nie powinno się już w ogóle nawet myśleć o zakładaniu. Ale wiem, co się stało. Tego nie wiem, czy zobaczycie na kamerce, ale stworzeń spuchnął. Ewidentnie widać, że na jak jest korba. Akurat mi się udało, że w dobrą stronę to wybijałem. Ja to mam szczęście. Stworzeń spuchnął i dlatego to nie chciało wyjść. I się zapiekło. Nie wiem, jakim cudem się stworzeń może spuchnąć, no ale tu możecie jeszcze zobaczyć wżery. Nie wiem, czy to będzie widać, no nie mam fokusu na kamerce, ale wżery normalnie. Aluminium się aż stopiło. Stopiło się i pryskało na tłoka i na zawory. Masakra, normalnie tu musiała taka temperatura być. Jak coś było nie tak, to kolega pewnie jeszcze manetę przykręcił, no. Znając jego, to manetę przykręcił. Dobra, ja to jeszcze bierę na stół, oglądam dokładnie i zaraz wam powiem, bo trochę ciemno i są warunki atmosferyczne niesprzyjające, więc poczekajcie moment, zaraz wam powiem, czy coś jeszcze z tej korby będzie, czy nie. Teoretycznie to będzie jeździć. Będą ryski, to będzie lepsze smarowanie stworznia. Będzie lepsze smarowanie stworznia. Już się stworzeń wtedy nie zatrze. Ojeju, ojeju. No. Ale mówił, że za dużo nie gazował, więc nie wiem, czy przycisnął manetę, ale raczej nie. Bo to widać po cylindrze, że znowu to nagle się nie stanęło, tylko po prostu zwolniło i stanęło. Powiem wam tak, oglądałem te wszystkie części i cylinder, o dziwo, mi się wydaje, że honownicą by przejechał ze 2-3 razy i te wszystkie ryski by znikły, bo ogólnie tutaj jest takie jakby wylane troszeczkę aluminium. Aluminium jest na zewnątrz i te ryski raczej by wszystkie znikły po honowaniu, lecz dyskwalifikuje ten cylinder jedna rzecz.
tylko i wyłącznie jedna rzecz, że w tym miejscu, w którym ogólnie tłok stawał i cofał się z powrotem w dół, po prostu wszystkie, no nie, muszę włączyć podgląd, nie wiem, czy to zobaczycie, wszystkie trzy pierścienie wyżłobiły w cylindrze dziury. Ewidentnie takie dziury, czuć je pod palcem. Po prostu w tym miejscu, w którym się zatrzymywał tłok, tak jakby skrobały te wszystkie trzy pierścienie i wyrobiły takie rowki. Więc cylinder niestety, ale zostanie chyba zdyskwalifikowany. Nic z niego nie będzie. Szkoda. Szkoda normalnie, bo tak to by poszło troszeczkę za taniej. Sworzeń. Sworzeń tak samo. O dziwo. Ja wam powiem, że sam się zdziwiłem. I to strasznie. Zero rys. Zero rys, lecz na środku ogólnie tu stworzeń, no korba, nie? Że nie jest praktycznie zniszczona. Tylko środkiem, zaraz wam pokażę, o co chodzi. Środkiem w tym miejscu, tutaj, co jest stworzeń, co stworzeń pracował, jest tak jakby dwa takie większe wżery tylko, nie? Więc ja to myślę, że przeczyściłbym papierkiem. I jeszcze by na tym wale pochodziło to. Ogólnie, no zero luzów jest, bo tutaj ogólnie wał chyba był wymieniany niedawno. To jest dosłownie, wał jest w idealnym stanie. Cylinder i tłok tak samo był nowy. Głowica jest przy tym silniku Nuvencia, uzbrojona była kupiona. Więc kolega tutaj ostatnio dołożył trochę do tego silnika. Sprzęgło chyba było robione wszystko, tylko że no troszeczkę zawalili sprawę z tym, że to wszystko jest na silikonie złożone. Jeszcze na czerwonym. Czerwony silikon. No ale ja by to jeszcze rozebrał. No mówię wam, no jak ktoś wie dokładnie, jakie to będą oznaczenia tego silnika, byłbym bardzo wdzięczny, bo bym ewentualnie rozpołowił ten silnik. Ewentualnie bym ten silnik rozpołowił i wyczyścił z tego silikonu, żeby ogólnie było to wszystko na nowych uszczelkach. Nie było jakiegoś tam januszowania. Korba ogólnie jeszcze będzie i mi się wydaje, z doświadczenia wam powiem, że jeszcze to kurde długo pochodzi na tym. Nie powinno się już zapiec drugi raz. Smarowanie będzie lepsze, bo środkiem lekki roweczek taki jest, taki dosłownie minimalny. Będzie lepsze smarowanie. Stworznia, więc się na pewno już na korbie nie zatrze. Bo najbardziej chyciło, z tego co widzę, najbardziej to chyciło ogólnie w aluminium z jednej strony i z drugiej tu najwięcej trzymało, a na sworzniu to wcale tak nie trzymało, bo to lekko puknąłem młotkiem i się rozruszało, no ale to wystarczyło, żeby ogólnie zablokować silnik, nie? Żeby ogólnie zablokować silnik. Najwięcej właśnie chyciło teraz tłoka od temperatury, to on się wtopił. Dlatego, że nie mogłem wybić. O, tak wam wytłumaczę, że nie mogłem wybić tylko i wyłącznie właśnie dlatego, że się zablokowało. Sworzeń się wtopił tak jakby w tłoka. O, tak wam powiem. A na korbie wcale tak mocno nie trzymało. Na korbie właśnie tak mocno nie trzymało. Dobra, ja dam koledze znać, co i jak jest z tym silnikiem. I on będzie podejmował decyzję, co ja mam robić, no. Możecie napisać w komentarzu, co wy o tym sądzicie, jakby wyście się za ten silnik zabrali, czy dokładalibyście na nowy cecik, w sensie, czy wymienialibyście wał w tym silniku na nowy, bo raczej korby nie kupi, chociaż aby się uparł, może by kupił korbę, ale czy opłacałoby się wam w ogóle rozpoławiać ten silnik i inwestować w nowe uszczelki, w pracy, ogólnie dawać komuś na przebicie korby, centrowanie wału i tego typu sprawy. Jak mówiłem, wypowiedzcie się, co wy o tym sądzicie. A jeśli wam się podobało, no łapeczka w górę. Jeśli wam się nie podobało, łapeczka w dół. Jesteś nowy, możesz zasubskrybować kanał, jeśli oczywiście zechcesz. No i co? Aha, no i jakby ktoś miał lepszy sposób ode mnie na wybicie tego stworznia, bo wierzcie mi, no, w tym tłoku się to zapiekło ładnie. Zespawało aluminium z tym stworzniem i naprawdę to ciężko szło. Jeśli ktoś ma jakieś inne sposoby na wybijanie takich ogólnie
stworzni z tłoka, możecie się podzielić w komentarzu. Chętnie ja nawet z tego skorzystam. Więc do następnego. Na razie, trzymajcie się. Hej!